Ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Karolina Łomotowska, witam Państwa. Przed nami kolejny odcinek programu Na Starym Rynku, w którym z profesorem Robertem Harmasem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, będziemy rozmawiać o łomżyńskiej uczelni, która według rankingu portalu Perspektywy charakteryzuje się ponadprzeciętną siłą naukową i dobrymi warunkami kształcenia. Dzień dobry, Panie Rektorze. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zajęła 5. miejsce wśród 35 państwowych wyższych szkół zawodowych w kraju w dorocznym rankingu, jak już wspomniałam, portalu Perspektywy. Od ubiegłego roku awansowała aż 8 pozycji. Jak Pan sądzi, co miało wpływ na tak dobry wynik i taki awans? Myślę, że tak naprawdę to konsekwencja. Dlatego, że my zawsze poddajemy się rangowaniu, uczestniczymy w rankingach, ponieważ uważam, że powinniśmy, bo takie rankingi pokazują, w jakiej pozycji jesteśmy w stosunku do innych uczelni z tej samej tematyki, tej samej branży. W Polsce jest 36, było 36 uczelni państwowych szkół zawodowych, w tej chwili jest 35, bo jedna z nich stała się uchwałą sejmową niedawno akademią. Mamy z tyłu głowy podobne marzenia, ale pracujmy, jeszcze pracujmy. Wydaje mi się, że takie rangowanie to jest bardzo cenna nauka i te wyniki z poprzednich lat były troszkę niesatysfakcjonujące. Uważaliśmy, że powinniśmy być wyżej, ale oczywiście szczegóły rankingu, czyli pewne wagi różnych elementów, które są oceniane, no, powodują, że mimo że czujemy intuicyjnie, że powinno być wyżej, było troszkę gorzej. Natomiast przyglądaliśmy się temu i nasze działania polegały na tym, żeby poprawić ten ranking. Każdy marzy o tym, żeby być jak na najwyższym miejscu. Nasza uczelnia ma tylko 12 lat. Inne uczelnie, Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe, mają już po 17 lat. Jest otwarte pytanie, dlaczego tak późno w Łomży powstała ta uczelnia. Nie chcę wchodzić w taką dyskusję. Stało się tak, jak się stało. Uczelnie, które są starsze od nas o 5 lat, mają zdecydowanie większe szanse, bo te lata 2000, 2001, 2002, 2003 to był czas takiej prosperity dla szkolnictwa wyższego w Polsce i to rzutowało potem dalej na pewne dotacje naliczane przez ministerstwo i my naprawdę na tym dużo straciliśmy, ale mimo wszystko, mimo naszego młodego wieku, 12 lat, no, możemy się już czymś pochwalić. Jest naprawdę czym się pochwalić, bo ten awans o 8 pozycji to tak naprawdę rok. Tak, możliwe, że troszeczkę wagi się zmieniły, jeśli chodzi o ocenę rankingową, na naszą korzyść, ale oczywiście bez naszej ingerencji, bo my na to wpływu nie mamy. Może zrozumiano, że pewne elementy powinny być ważniejsze w tej ocenie rankingu. Mam na myśli siłę naukową, ponieważ my jako jedyna uczelnia z Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych poddaliśmy się ocenie parametrycznej i otrzymaliśmy kategorię B. To jest bardzo wysoka kategoria, ponieważ idą za tym pieniądze, konkretne pieniądze na tak zwane badania statutowe. No i w skali roku taki zastrzyk półmilionowy, bo to nas spotkało, to jest naprawdę spory zastrzyk, żeby jeszcze zachęcić pracowników do jeszcze intensywniejszej pracy. To są pieniądze na odczynniki, na utrzymanie aparatury badawczej, na projekty naukowe, które pracownicy proponują. Myślę, że wszystkie uczelnie powinny poddawać się i parametryzacja, nie poddają się wszystkie, bo powinny się poddawać rangowaniu, a nie poddają się wszystkie. Popatrzmy na nasze podwórko. Tylko my, a nie poddały się inne i nie mam wcale na myśli seminarium duchownego akurat.
Chciałabym jeszcze przy tym temacie na chwilę zostać, ponieważ sukces uczelni jest o tyle większy, że osiągnęła drugą pozycję w Polsce w bardzo ważnych kryteriach składających się na ogólną ocenę. Tak jak wcześniej wspomniałam, chodzi o siłę naukową i warunki kształcenia. Nasza uczelnia zyskuje przy bliższym poznaniu. Często jest tak, że uczelnie na stronach internetowych, w reklamowych materiałach pokazują tylko takie wyrywki, piękne wyrywki, które mają zachęcić przyszłych kandydatów do studiowania. My, troszkę u nas jest inaczej, ponieważ my jesteśmy nowocześni od samego początku do samego końca. Nie mamy materialnych jakichś zasobów, budynków, które nie są wyremontowane. Wszystkie są w bardzo dobrej kondycji technicznej. Sale wykładowe są bardzo nowoczesne, wyposażone w multimedia. No i ta baza naukowo-dydaktyczna jest też bardzo wysoka. Troszkę szokujący jest taki współczynnik, jak budowaliśmy nasz Instytut Technologii Żywności, to 50% środków poszło w mury, a 50% w wyposażenie. Taki współczynnik 1:1 jest taki unikatowy. Zazwyczaj uczelnie budują budynki, a potem one stoją w jakimś sensie puste. Jakiś jeden aparat na środku sali i można jakieś dyscypliny sportowe wkoło uprawiać. Natomiast u nas wprost przeciwnie, mamy nawet za mało powierzchni w stosunku do tego sprzętu, szczególnie mówię o automatyce i robotyce i o technologii żywności, które uczelnia posiada. Bardzo dobrą ocenę uczelnia uzyskała również w kategorii umiędzynarodowienie. Z tego, co się dowiedziałam, chodzi przede wszystkim o obecność studentów i wykładowców z innych krajów, ale również o wymiany studenckie. Tak, taki współczynnik jest też inny, dosyć ciekawy, mianowicie ile studentów przyjeżdża do nas studiować w ramach programu Erasmus+, i ile naszych studentów wyjeżdża. I zazwyczaj jest tak, że wyjeżdża dużo, przyjeżdża mało na uczelniach. U nas jest znowu prawie 1:1 ten współczynnik. No i to też pokazuje, że pocztą pantoflową znowu bliższe poznanie procentuje. Studenci z Hiszpanii czy z Turcji, z uczelni, którymi mamy podpisane umowy partnerskie, z innych krajów, bo tych umów jest, z tego co wiem, już 50 przekroczona, mówią: fajnie tutaj było, młodszym kolegom, przyjedź, zobaczysz, opiekują się, można postudiować, można zwiedzić, wracają do domu, przekazują dalej i tu nie ma problemu, jeśli chodzi właśnie o nabór przyjeżdżających. My również mamy umowy międzynarodowe naukowe, naukowcy przyjeżdżają, nasi naukowcy jeżdżą, czy z wymiany Erasmus, czy nawet nasi profesorowie są profesorami wizytującymi, to tak zwany program Visiting Professor na uczelniach zagranicznych. I to też na pewno się liczy, na pewno rozwija to współpracę, a jak jest rozwinięta współpraca, no to wyniki naukowe są lepsze. To jest oczywiste. Jak więc podsumowuje Pan ten rok akademicki 2015-2016? Czy można już go podsumować? Myślę, że można, bo sesja się zaczęła. Właśnie. W związku z tym studenci mają teraz ciężką pracę po juwenaliach. To może zacznę od tego, że jestem dumny ze swoich studentów. Samorząd studencki zorganizował juwenalia na bardzo wysokim poziomie. Państwo pewnie nie uwierzycie, ale nie ingerowaliśmy wcale, patrzyliśmy się z boku. No bo to polega na tym, żeby oni sami to zrobili. I zrobili. I zrobili. I to jak zrobili? Tak, i były różne elementy składające się na te juwenalia, między innymi wybory misji, jak co roku i coraz na coraz wyższym poziomie organizacyjnym, bo nie chcę się wypowiadać na temat aplikantek do korony. Natomiast koncert, jak zwykle, chyba to przeniesienie się na zjazd, na muszlę koncertową, już w tamtym roku spowodowało, że ta jakość tego koncertu zdecydowanie była dużo wzrosła większa. I bezpieczniej, to zawsze mam z tyłu głowy to bezpieczeństwo i nie żałujemy, że tak powiem, środków na to, żeby zwiększyć nawet ilość ochrony w stosunku do wymaganej przy takiego typu przedsięwzięciach.
Ponadto wydaje mi się, że już dwa kierunki magisterskie, które w tym roku akademickim ruszyły, to jest taki nasz niewątpliwy sukces, bo jeżeli naprawdę myślimy bardzo poważnie o akademickości, czyli o podziale na wydziały, już czas, bo taka masa krytyczna powolutku jest osiągana i uczelnia liczy 6 instytutów, a może czas już podzielić ją na 3 wydziały z dziekanami, którzy będą się opiekowali studentami, wydziałami i również tematyka i profil naszych studiów uprawnia nas do tego, żeby były 3 wydziały, jeden związany z naukami o zdrowiu, drugi technicznymi naukami, trzeci społeczno-humanistycznymi. To wszystkie nasze decyzje odnośnie studiów magisterskich są z tym związane w jakimś stopniu, bo proszę zwrócić uwagę, że mamy studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwa już od lat. Mamy studia magisterskie teraz właśnie informatyka, czyli na drugim przyszłym ewentualnie wydziale technicznym i mamy studia magisterskie na kierunku administracja, czyli na przyszłym ewentualnie wydziale społeczno-humanistycznym. Tu Wysoki Senat musi pochylić się nad tym problemem i myślę, że przyjdzie taki czas w przyszłym roku, że będziemy dyskutować, żeby to zrobić. Kierunków studiów jest 12, licencjackich, 3 magisterskie, czyli w sumie 15. Uczelnia ma 12 lat. To przyznacie Państwo, że chyba dynamika jest... Dynamika rozwoju przede wszystkim jest bardzo widoczna. Może ktoś powiedzieć, że przeinwestowujemy, w cudzysłowie oczywiście, bo tutaj nie ma mowy o takim finansowym przeinwestowaniu, ale wydaje mi się, że taka oferta dydaktyczna dla miasta, dla studentów, miasta i okolicy, taka szeroka, że każdy może znaleźć coś dla siebie do studiowania, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ponadto te kierunki magisterskie też zostały tak troszeczkę sprytnie, może to złe słowo, przygotowane, że tak naprawdę 6 kierunków licencjackich naszej uczelni może kontynuować studia na 3 kierunkach magisterskich, bo na przykład na informatyce mamy takie specjalności, że studenci informatyki, automatyki i robotyki mogą studiować. Na administracji magisterskiej mogą kontynuować naukę studenci administracji, pracy socjalnej i zarządzania. No, na pielęgniarstwie ze względu na tą hermetyczność pewną, no to tylko studenci pielęgniarstwa, ale połowa kierunków licencjackich ma możliwość kontynuowania w dobie takiej dosyć kosztochłonności w dużych miastach studiowania. To też ma duże znaczenie, bo czasami studenci przerywali studia, bardzo dobrze studenci na poziomie licencjatu z powodów materialnych i nie mieli możliwości studiowania dalej. Tutaj dajemy im taką szansę. Wydaje mi się, że takim najlepszym miernikiem oceny, no bo my oczywiście będziemy mówić, że my kształcimy bardzo dobrze, ponieważ się staramy, mamy dobrą kadrę, mamy dobre warunki, ale to my możemy sobie mówić. Tak naprawdę to decyduje śledzenie studenta dalej, czyli jak on idzie studiować na studia jego magisterskie, poczynania tak, już do innych uczelni i sobie radzi bardzo dobrze, a my się przyglądamy temu bardzo wnikliwie, to znaczy, że my dobrze kształcimy. Jak słyszymy głosy, że nic tam specjalnie nie muszę się uczyć na drugim stopniu gdzieś tam w Polsce, bo tu wszystko miałem, no to się cieszymy, chociaż z drugiej strony tak niedobrze to świadczy tam, gdzieś tam, gdzie on tam studiuje, o jakości kształcenia i powinni pokazać mu jeszcze więcej nowych rzeczy, jeszcze więcej praktycznych rzeczy, żeby jego wiedza była jeszcze bardziej rozbudowana. Zgadza się. I jeszcze na momencik chciałabym wrócić do rankingu perspektyw. Uczelnia powinna poprawić punktację według tego rankingu w kategorii prestiż. Jak przekonać pracodawców, potencjalnych pracodawców, że absolwenci PWSiP są i będą dobrymi fachowcami w swoich dziedzinach? Tutaj ta kategoria prestiż jest bardzo ciekawie punktowana. Mianowicie pracodawcy oczywiście się wypowiadają
i pokazują losowo wybrani przez organizatorów tego rankingu. Pokazują te uczelnie, których studentów chcieliby zatrudniać. Również młodzi, samodzielni pracownicy naukowi, czyli po habilitacji dostają ankietę do wypełnienia i mają wskazać uczelnie, które według nich są o największym prestiżu. No i jak spojrzymy na to w taki sposób, no to wydaje mi się, że tylko czas. Mamy 12 lat, rośniemy w tym prestiżu coraz bardziej. Dynamika wzrostu z rankingu na ranking jest duża. Niestety, no jeszcze krótki czas. Skoro teraz w tym rankingu uczelnia przeskoczyła o 8 pozycji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeskoczyła następne 5 i wskoczyła na pierwsze miejsce. To będzie bardzo trudne, mianowicie okupują te pierwsze miejsce uczelnie, które mają 17 lat. I tak jak mówiłem na początku, one miały ten handicap taki finansowy, no, finansowania, mogły tak jakby odkładać nawet środki, żeby teraz w tym ciężkim okresie wydawać na rozwój. My takiej szansy nie mieliśmy. Niewiele majątku nawet trwałego otrzymaliśmy. Wiele uczelni otrzymało od miasta, wiele budynków, gruntów w mieście czy poza miastem nawet, które teraz czasami po prostu sprzedają, aby zainwestować te pieniądze na przykład w rozwój naukowy, albo w nowe kierunki studiów, albo nawet w prawa doktoryzowania. Jeszcze żaden z Państwa wyższych szkół nie ma takowych praw. Mam nadzieję, że my będziemy pierwsi, bo też jeżeli realnie myślimy o akademickości przez duże A, no to pewne warunki muszą być spełnione. Muszą być spełnione warunki takie, że przynajmniej w dwóch obszarach musimy mieć prawa doktoryzowania. I wtedy możemy się ubiegać o prawo nazywania się akademią. I to znowu czas, znowu pieniądze, znowu ciężka praca, znowu dbanie o jakość kształcenia i znowu dbanie o naukowość, czyli żeby nasi pracownicy naukowi publikowali dużo prac w renomowanych czasopismach naukowych. Jest pewna punktacja tych czasopism. Wiem, że punktowanie nie zawsze jest prawdziwe, no ale załóżmy, że jak to jest bardzo duża masa i prawa statystyki zadziałają, no to jednak to działa mimo wszystko. My życzymy tego, żeby jednak w kolejnym rankingu PWSiP znalazło się na pierwszym miejscu. Dziękuję bardzo. Będziemy się starać, ale to tak naprawdę od nas trochę zależy, ale też zależy od innych. Uczelnie też nie zasypają gruszek w popiele. I też patrzą, gdzie są słabsze, inwestują w te elementy i czasami te rankingi się wywracają. Przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszym programie Na Starym Rynku był profesor Robert Harmas, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu Na Starym Rynku.